Na tym filmie pokażę, jak można obliczyć stopę zwrotu zwykłą jako zmianę procentową i stopę zwrotu tak zwaną logarytmiczną. Jeżeli chcę policzyć zwykłą stopę procentową, to znaczy o ile dane zjawisko wzrosło lub zmalało, zawsze należy podzielić wartość bieżącą, przepraszam, najpierw policzyć różnicę między wartością bieżącą a tą, która wyszła w okresie poprzedzającym, czyli zwykła różnica o ile wzrosła. Sama różnica to będzie zmiana w jednostce, czy to w złotówkach, czy w punktach mierzonych tutaj wskaźnikiem WIG, ale jeżeli tą wartość tej różnicy podzielę jeszcze raz przez to, co było w okresie wcześniejszym, otrzymujemy zmianę zwykłą procentową. Jest to tutaj zapisane i jeżeli ja teraz tutaj mam taki właśnie czarny wąski krzyżyk w dolnym prawym rogu i kliknę dwukrotnie, dla wszystkich moich obserwacji zostaną dokonane obliczenia analogiczne, gdzie wartość bieżącą porównujemy do wartości wcześniejszej. Wszystko jest ok. Jednak alternatywnie w finansach często stosowane są stopy zwrotu, ale logarytmiczne. Nie jest to w żaden sposób skomplikowane obliczenie, bo liczymy to jako logarytm naturalny, czyli piszemy równa się ln, z czego? A właśnie z podzielenia wartości bieżącej przez wartość, jaka była w okresie wcześniejszym. Gdy ja to zamknę, potwierdzę, mamy wartość, która jest zbliżona do zwykłej stopy procentowej wyliczonej. Więc jak widać, te wyniki są podobne, ale nie identyczne. Występują pewne wartości między tymi wynikami. I znowu dwukrotnie klikając na tym pierwszym obliczeniu, mamy możliwość skopiowania tych formuł w dół. Wówczas uzyskujemy dwie stopy procentowe, które można policzyć zarówno dla jakby wskaźnika WIG i dowolnej spółki, którą będziemy w naszym badaniu analizować.